Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Oto słowo Pańskie. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Łaski nieużywane, gdzieś zaniedbane, znikają, przepadają, dlatego że człowiek z nich nie korzysta, mówiła święta Faustyna. Ten, kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Co my mamy? Co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy wielki dar, jakim jest chrzest. Otrzymaliśmy też od Boga łaskę tego, aby móc wyznawać naszą wiarę, aby być światłem dla innych ludzi, aby świecić przed nimi. To jest łaska, że możemy zaświadczyć o tak dobrym Chrystusie, który pierwszy zaświadczył o miłości do nas wtedy, kiedy oddał życie na krzyżu. Przyznał się do nas. Mógł powiedzieć: nie znam ich. Nie znam tych wszystkich, którzy będą jeszcze stworzeni. Nie znam tych ludzi. Mógł się wyprzeć i nie umierać na krzyżu. Mógł zejść z krzyża, tak jak go kuszono. On jednak nie. Przyznał się do nas. Poniósł śmierć. Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Jezus niejako świecił w tamtym momencie, pokazał miłość, przyznał się do nas. Być chrześcijaninem to znaczy nie ukrywać się. Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku. Nie ukrywać pod garncem. Nie przykrywać tej wiary. Dzisiejsi męczennicy są bardzo mocnym przykładem tego, w jaki sposób świeci się przed światem. W jaki sposób nie nakrywa się swojej wiary. W jaki sposób można nie uciekać przed daniem świadectwa o swojej wierze. I w jaki sposób też ta wyznawana wiara w trudnych sytuacjach była pomnażana. Andrzej Kim Tong był pierwszym kapłanem koreańskim wyświęconym. Urodził się w 1821 roku w rodzinie katolickiej. Ma niesamowitą rodzinę katolicką. Jego pradziadek Pius Kim Hin-hu z powodu wiary spędził ponad 10 lat w więzieniu, gdzie zmarł. Mocne świadectwo wiary dziadka. Jego ojciec, Ignacy Kim, zginął w czasie prześladowań w roku 1839. On został beatyfikowany w 1925 roku. I młody Andrzej, który wie, że jego dziadek świecił wiarą i zginął za wiarę, że jego ojciec zginął za wiarę, staje właśnie przed tym dylematem, jak żyć. Przyjmuje chrzest po przygotowaniu, mając 15 lat. I później wie, co może mu grozić wtedy, kiedy będzie jeszcze dalej świecił jako chrześcijanin i nie boi się tego. Przemierza około 2000 kilometrów i idzie do seminarium do Macao.
i tam przyjmuje święcenia po przygotowaniu w 1845 roku. Ma zaledwie 24 lata. Przyjmuje święcenia w Szanghaju i potem próbuje się przedostać z powrotem do swojego kraju, żeby głosić Ewangelię. I problem, jak przejść przez granicę. Tam zostaje aresztowany, zostaje torturowany i ścięty niedaleko stolicy swojego kraju, w Seulu, 16 września 1846 roku. Nawet roku nie cieszył się tym, że był księdzem. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Mocne świadectwo wiary. Drugi, Paweł Hong Ha-sang, dzisiaj wspominany. Takie imię, nazwisko odległe, może takie dalekie nam, ale świadectwo wiary równie mocne. Współpracownik i tłumacz kapłanów, którzy przyjeżdżali na misję. Przez 20 lat przewodził wspólnocie chrześcijańskiej w Korei jako świecki. W wieku 44 lat został klerykiem. Jako kleryk seminarium poniósł śmierć męczeńską. Został ścięty mieczem 22 kwietnia 1839 roku, w tym samym roku, kiedy został ścięty, zginął w czasie prześladowań Ignacy Kim, ojciec Andrzeja, pierwszego kapłana koreańskiego. Jan Paweł II podczas swojej wizyty apostolskiej w Korei w 1984 roku kanonizował oprócz Andrzeja, Pawła, także 98 innych Koreańczyków i 3 misjonarzy francuskich, którzy ponieśli śmierć męczeńską właśnie pomiędzy 1839 a 1867 roku. Wśród nich byli biskupi, księża, większość z nich jednak to byli ludzie świeccy wyniesieni na ołtarze. 47 kobiet, 45 mężczyzn. Niesamowite. Jedna z tych kobiet, wcześniej był ksiądz, był kleryk, 26-letnia Columba Kim, została umieszczona w więzieniu, gdzie przypalano ją za pomocą gorących narzędzi i rozżarzonych węgli. To te historie jak z pierwszych wieków chrześcijaństwa. I wraz ze swoją siostrą Agnieszką były trzymane przez 2 dni w jednej celi z osądzonymi już przestępcami. To był straszny czas dla nich, czekając na wykonanie wyroku. Tam obie zostały ścięte. 13-letni chłopiec Piotr Rioj był tak mocno umęczony, że mógł ściągać z siebie skórę podczas procesu, a następnie rzucać nią w sędziów. Został uduszony, 13-latek. Protazy Hong, 41 lat, szlachcic. Po więzieniu wyparł się wiary i został uwolniony. Wszyscy mogli tak robić. Ale jednak nie chciał ukryć tej swojej wiary pod korcem. Wrócił, przyznał się ponownie do Chrystusa i został zamęczony. Drugi raz już się nie wyparł. Przychodzą ciarki, kiedy się słyszy te świadectwa wiary tych męczenników koreańskich. Coś niesamowitego, jak oni świadczyli o wierze. 47 kobiet, 45 mężczyzn. Jaka jest nasza wiara dzisiaj? Jak ja świadczę przed moimi sąsiadkami? Jak ja świadczę przed rodziną? Czy szybko chowam głowę jak żółw? Albo chowam się cały jak ślimak? Po to, żeby nie usłyszeć czegoś od kogoś, bo ktoś myśli inaczej. Nie jest łatwo też i dzisiaj być chrześcijaninem, świadczyć o swojej wierze. Nie bać się śmierci. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Tak powiedział przed swoją śmiercią niekatolik Dietrich Bonhoeffer, który umiera w 1945 roku. To jest koniec, ale dla mnie początek
życia. Właśnie to, ta świadomość, że życie się nie kończy, nawet kiedy staje przed egzekucją, ale życie się rozpoczyna właśnie w momencie śmierci, daje człowiekowi tę nadzieję, że można żyć i przyznawać się do Chrystusa. Niemiecki duchowny, ewangelicki, teolog, działacz antynazistowski, nieugięty w swoich przekonaniach, w tym, żeby też, będąc chrześcijaninem, ewangelikiem, świadczyć we współczesnym czasie o Chrystusie. Po nieudanym zamachu na Hitlera z dnia 20 lipca 1944 wraz z innymi działaczami ruchu oporu zostaje uwięziony i po procesie przed Trybunałem Doraźnym stracony na 2 tygodnie przed uwolnieniem obozu koncentracyjnego przez Amerykanów, gdzie siedział. Co jest ciekawe, on nie tylko pragnął swobody głoszenia Ewangelii, lecz także gotów był zaryzykować życie, sprzeciwiając się niesprawiedliwości, sprzeciwiając się Hitlerowi i pomagając też Żydom w ucieczkach. Twierdził, że Kościół tylko wtedy staje się Kościołem, kiedy istnieje dla tych, którzy pozostają poza nim. Wtedy, kiedy świeci dla innych, nie ukrywa się. I też postulował bezwarunkową powinność Kościoła wobec ofiar każdego systemu społecznego, nawet jeśli nie należą do wspólnoty chrześcijańskiej. On tak żył. I nie katolik, który może nas dzisiaj też zawstydzać, który pokazuje, jak zaświeciło w jego życiu światło. Miał odwagę mówienia nie. Nie bał się konsekwencji. Przed wybuchem wojny w 1939 roku odwiedził Anglię, gdzie występował jako przedstawiciel opozycji wobec Hitlera. A następnie w Stanach Zjednoczonych, skąd wrócił w roku 1940 i zostaje objęty zakazem publikacji, prac naukowych, głoszenia kazań. Nadal działa po to, aby ratować ludzi. Powiedział kiedyś o naśladowaniu Jezusa: Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł przed nami. Jezus pierwszy przeszedł tą drogą, dając świadectwo, świadcząc i nie bojąc się tego, co Go spotka wtedy, kiedy będzie świecił. Jaka jest nasza wiara dzisiaj? Kiedy patrzymy na Pawła, Andrzeja, na Kolumbę, tę dziewczynkę, na Piotra, 13-letniego chłopca, Protazego, szlachcica, 41-letniego, czy na tego ewangelika Bonhoeffera, który dał też świadectwo, jak on zaświecił przed światem. Jaka jest nasza wiara? Pomyślmy o tym tygodniu, który jest przed nami i prośmy dzisiaj Chrystusa, bo to z Ducha Świętego jest świadectwo wiary. Apostołowie sami byli niezdolni do świadectwa. Kiedy przyszło zesłanie Ducha Świętego, mogli wyjść i zaświadczyć. Prośmy, abyśmy byli faktycznie chrześcijanami, którzy mają smak w tym świecie, którzy nie boją się być chrześcijanami, którzy nie gaszą tej swojej wiary wtedy, kiedy ktoś powie im jedno słowo albo krzyknie na nich, albo ich wyzwie, że po jednym wyzwisku już chowam się. Nie. Prośmy o to, abyśmy zapaleni jak te lampy byli umieszczani na świeczniku, aby inni widzieli światło, to, którym Chrystus nas rozpalił.